Witajcie ponownie po dłuższej przerwie. Moja mama miała ciężkie chwile, musiała poddać się operacji. Czuję się już coraz lepiej, a ja już spokojniejsza o jej zdrowie, mogłam dla Was nagrać kolejny film. A w dzisiejszym filmie dowiecie się o roli magnezu w organizmie, dlaczego jest tak ważny oraz czym grożą jego niedobory. Dodatkowo powiem, jaka jest najlepsza forma magnezu, jeśli chodzi o suplementację i jak w najprostszy i najtańszy sposób można go uzupełniać. Magnez jest jednym z podstawowych pierwiastków, bez którego organizm nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jedne z badań wskazują, że jeśli dorosły człowiek dostarcza mniej niż 300 mg magnezu dziennie, to wzrastają markery stanu zapalnego dwukrotnie. Według Marka Sirkusa magnez jest najważniejszym minerałem utrzymującym właściwą równowagę elektryczną i umożliwiającym niezakłócony metabolizm w komórkach. Niedobór magnezu w organizmie oznacza katastrofę dla życia komórki, ale ten fakt nie jest powszechnie znany. Bez magnezu nie ma energii i nie ma ruchu, nie ma w ogóle życia. Do tego magnez zapobiega procesom starzenia się skóry, wzmacnia odporność, poprawia trawienie, działa uspokajająco, może znacząco poprawić jakość snu, pomocny jest przy takich dolegliwościach jak zespół napięcia miesiączkowego. Znane jest również jego działanie przeciwnowotworowe, antyseptyczne, poprawia stan chorych z astmą, w przypadku różnych chorób alergicznych oraz poprawia jakość życia osób borykających się z chorobami reumatycznymi. A niedobór tego pierwiastka może się objawiać m.in. mrowieniem, drętwieniem kończyn, drganiem powiek, bezsennością, nadpobudliwością, ciągłym uczuciem niepokoju, bólami i zawrotami głowy, skurczami łydek, kołataniem serca czy zaburzeniami jego rytmu. Niedobory magnezu obserwujemy w takich chorobach jak cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, nadciśnienie, depresja czy astma ostrzelowa, reumatoidalne zapalenie stawów czy wiele chorób kręgosłupa. Oczywiście musicie mieć świadomość, że analiza krwi niewiele nam powie o jego niedoborach, dlatego że tylko 1% tego minerału znajduje się we krwi. Magnez możemy dostarczyć organizmowi wraz z jedzeniem, spożywając takie pokarmy jak na przykład większość zielonych warzyw liściastych, czyli szpinak, natka pietruszki, całe ziarna owsa, gryki, fasola, orzechy, pestki dyni, kakao, czekolada gorzka, jaja. Jednak nawet dbając o właściwe żywienie, jesteśmy w dzisiejszych czasach narażeni na niedobory magnezu, a wynika to przede wszystkim ze stosowania m.in. nawozów sztucznych, co w efekcie powoduje wyjałowienie gleby. Codzienny stres, przetworzone jedzenie, cukier, leki, alkohol także obniżają znacznie jego poziom. Na rynku jest wiele form magnezu. Za najlepsze uważa się m.in. cytrynian magnezu, jabłczan magnezu, taurynian czy glicynian magnezu oraz mój ulubiony chlorek magnezu. Najsłabsze, jeśli chodzi o wchłanialność, będą natomiast tlenek oraz siarczan magnezu. Teraz opowiem Wam, jak ja uzupełniam magnez. Mam w domu zawsze cytrynian magnezu w kapsułkach, oczywiście bez sztucznych dodatków, które zazwyczaj zabieram ze sobą na jakieś wyjazdy. No i oczywiście mój ulubiony chlorek magnezu. Choć chlorek magnezu ma tylko około 12% czystego magnezu, to jednak jest to jedna z najlepiej wchłaniających się form magnezu. Do tego znany jest z funkcji detoksykacji organizmu oraz poprawiającej pracę układu pokarmowego. Chlorek magnezu jest również silnym środkiem przeciwzapalnym. Tej własności nie posiadają żadne inne postacie magnezu. Jak stosować taki chlorek magnezu? Najpierw należy zakupić sobie chlorek magnezu w proszku. Oczywiście musicie zwrócić uwagę, żeby to był chlorek magnezu czysty, farmaceutyczny, minimum 99,5% czystości. Ja kupuję cały kilogram i mam go na bardzo, bardzo długo. I teraz macie dwie opcje, jak go suplementować. Ja mam zawsze pod ręką w czystym słoiczku tenże magnez w postaci proszku i wówczas rano, a także pomiędzy posiłkami, dosypuję sobie jego odrobinę, tak około 1/4 łyżeczki, na szklankę letniej wody z dodatkiem witaminy C. To najbardziej prosty sposób na uzupełnianie magnezu w organizmie.
Drugi, nie wszystkim znany, to kuracja magnezowa ojca Beno. Nazwa ta wiąże się z historią ojca Beno, 61-letniego jezuity, który poprzez taki sposób spożywania magnezu pozbył się ogromnego bólu, a tenże był wynikiem wapiennych wyrostków na kręgosłupie. Kuracja ojca Beno polega na tym, że sporządzamy roztwór magnezu raz na 10 dni, rozpuszczając 27 g chlorku magnezu w 1 litrze wody. U mnie jest to woda ozonowana i przegotowana. Pijemy 100 ml takiego roztworu dziennie w podzielonych dawkach. Można jednorazowo, jeśli ktoś nie reaguje przeczyszczeniem na taką jednorazową dawkę chlorku magnezu. Jeśli mamy bardzo poważne, ostre stany bólowe, ojciec Beno zalecał nawet 300 ml jako dzienną dawkę. Kurację taką należy stosować od 3 do nawet 12 miesięcy. Gotowy roztwór przechowujemy zamknięty szczelnie w lodówce. Dodatkowo, jeśli mamy symptomy dużych braków magnezu w organizmie, to dobrze jest moczyć stopy w wodzie magnezowej. Na miskę ciepłej wody ja daję 2 łyżki chlorku magnezu. Trzecim ciekawym i uważam niezbyt skomplikowanym sposobem na uzupełnianie magnezu jest zrobienie oliwki magnezowej. Taką samą ilość chlorku magnezu i wody łączymy ze sobą, a następnie przelewamy do niewielkiej buteleczki. Roztworem tym możemy smarować nogi czy ręce. Należy sprawdzić, czy skóra nie reaguje przesadnie, czyli nie swędzi za mocno, czy nie piecze nas. Jeśli tak jest, należy dodać po prostu więcej wody, by roztwór był słabszy. I to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeśli ktoś z Was ma jakieś ciekawe doświadczenia z używaniem chlorku magnezu, czy uzupełnianiem magnezu w innej formie, proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Pozdrawiam i życzę Wam wszystkim dużo zdrówka.